ja pamiętam, jakby to było jeszcze niedawno, tu na trybunach wielu ludzi się przewijało, którzy ze mną zaczynali tą przygodę z siatkówką, którzy się przewijali w trakcie tej mojej przygody, czyli tych moich kolejnych pokolenia wychowanków. A teraz przychodzą ich dzieci, także jesteśmy takimi, a można powiedzieć, siatkarskimi dziadkami naszych wychowanków, ale to fajne jest, bo jesteśmy dziadkami na co dzień. Mamy dwoje wnuków, więc tak samo mamy siatkarskich wnuków, których będziemy postaramy się jak najlepiej wyszkolić i przygotować. 35 lat, z Zyru Wolej Ława, piłka siatkowa, siatkówka plażowa. Pan burmistrz ze specjalną kroszczoką także z Zyru już. Z żoną razem byliśmy zaskoczeni, tutaj odbyła się wielka konspira. My wcześniej przygotowaliśmy taką małą konspirę, żeby Przemkowi Stępniowi wręczyć jakąś taką pamiątkową nagrodę z uwagi na to, że właśnie on tutaj, nasz wychowanek w Iławie, rozgrywa swój mecz, nie, wprawdzie nie w biało-zielonych barwach, ale w barwach przeciwnego zespołu, ale no tu była totalna konspira przygotowana przez władze miasta. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi. Dawno już takiej nie miałem euforii szczęścia razem z żoną. Tak szumnie nazywani wolontariatem, czyli tą pomoc taką bezinteresowną, jeśli chodzi o jakieś tam finanse. Oni po prostu tutaj w tych zielonych, biało-zielonych strojach pomagają siatkarzom, żeby jak najlepiej im się grało w Iławie, podając piłki, wycierając mokre plamy, żeby nie było kontuzji, czy obsługując tutaj wiele innych takich drobniejszych stanowisk. My tak samo, pełniąc rolę kurtmenadżerów, przygotowujemy to boisko, żeby to wszystko grało. Cieszymy się, że trzeci mecz u nas w Iławie i sędziowie przyjeżdżają, mówią: tak, tak, wiem, słyszeliśmy, u was to jest niesamowity, jesteście ponoć, ale mówią, już jesteście legendą w Polsce. No, myślę, że to jest miłe, sympatyczne. Zapraszamy na kolejny mecz 28 listopada, godzina 17:30. Zespół przeciwny to Stalnysa. Zespół, który tam na dole tabeli świeci czerwoną latarnią i myślę, że tu przyjedzie i będzie z nami na pewno walczyć, ale biało-zieloni są naprawdę mocni, powtarzają z meczu na mecz, że są w tym sezonie bardzo dobrym zespołem, mają liderów, ale grają przede wszystkim zespołowo, tak jak to w siatkówce jest, najważniejsze jest właśnie zespół i to jest najbardziej zespołowa z gier zespołowych, właśnie siatkówka.